Witamy serdecznie, panie prezesie. Gości pan dzisiaj w Rzeszowie. No właśnie, czemu poświęcona jest ta wizyta? Wiemy, że termin nieprzypadkowy, wszystko napięte, spotkania z prezesami ekstraklasy pierwszej i drugiej ligi piłkarskiej. Zgadza się, ale teraz mamy długą przerwę i korzystam z tej przerwy. Wiem, że tutaj jest bardzo duży ośrodek piłkarski. Skorzystałem z zaproszenia, przyjechałem i widzę, że to jest z dużym rozmachem zrobione i służy to, żeby młodzi adepci, czyli dziewczynki i chłopcy tutaj się rozwijali, mają pełne warunki ku temu i oby więcej takich ośrodków w Polsce powstawało i myślę, że to będą przyszli reprezentanci Polski. Jaka idea będzie przyświecać temu spotkaniu z prezesami naszych czołowych drużyn z Podkarpacia? Będziemy ogólnie rozmawiać o piłce, o problemie. Wiadomo, że my jako Polski Związek Piłki Nożnej, ja jako prezes jestem otwarty na różnego rodzaju pomysły. Jeśli to będą dobre rzeczy, mądre pomysły, będziemy z tego korzystać i będziemy realizować różnego rodzaju programy, które też stworzyliśmy w Polskim Związku Piłki Nożnej, będą przedstawione. I wszystko będzie na pewno oparte na piłce nożnej. Podkarpacie rozwija się, Mielec Ekstraklasa, Rzeszów, dwóch reprezentantów w pierwszej lidze. Jedyne pewno, czego brakuje, to tutaj infrastruktura. No zgadza się, no, to jest jeszcze kilka dużych miast, które nie ma tej infrastruktury. No ale tutaj Rzeszów zasługuje na taki dobry, przyzwoity stadion, no, ale jak będzie stadion, to później też ten stadion w jakiś sposób będzie potrzebny do tego, żeby tutaj zawitała również w Rzeszowie Ekstraklasa. No i oczywiście młodzież, w której jest przyszłość i w niej należy upatrywać szansę na to, że futbol w Polsce będzie się rozwijał. Zgadza się, no i ja myślę, że tutaj prezesowi Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej też na tym będzie zależało, żeby ta młodzież nie wyjeżdżała do Polski, żeby nie rozjeżdżała się po klubach ekstraklasowych, żeby tutaj właśnie w Rzeszowie była ta ekstraklasa i tego życzę. Panie prezesie, dzisiaj wyjątkowa okazja do tego, żeby gościć sternika polskiej piłki w Rzeszowie. Fantastyczne wydarzenie. Czemu będzie ono w głównej mierze poświęcone? No przede wszystkim chcemy odwiedzić Podkarpacie i najpiękniejsze miejsca, jeśli chodzi o rozwój piłki nożnej na Podkarpaciu. Mamy kilka takich fajnych miejsc i dlatego chcemy pokazać panu prezesowi. Tych miejsc jest bardzo dużo, bo jesteśmy dużym związkiem, związkiem drugim w Polsce. Potężny związek, dużo piłkarzy, dzieci, piłkarek, dzieci, młodzieży i stadionów, obiektów sportowych. Oczywiście chcemy cały czas, żeby były jeszcze lepsze warunki i w tym kierunku też idziemy, ale też pan prezes chce to zwiedzić, zobaczyć jak wyglądają, jakie mają warunki młodzież do szkolenia i to tak jak Rzeszów jest świetnym przykładem do tego, bo widzimy ta szkoła mistrzostwa sportowego tutaj, to jest coś wyjątkowego, to jest na skalę, bym powiedział, naszego kraju, nawet można się tym chwalić, szczycić, dlatego my się cieszymy, że to jest właśnie tutaj w Rzeszowie, że tutaj właśnie prezes dzisiaj przybył i żeby zobaczyć i docenić po prostu i tak jak widzimy, podoba mu się bardzo i ja nie ukrywam, że też kiedy pierwszy raz byłem, to wrażenie robi to ogromne i dlatego fajnie, że taka szkoła jest, że dzieci mają gdzie się rozwijać swoje talenty, prawda, tutaj pokazywać i wzmacniać przede wszystkim naszą piłkę nożną, żebyśmy mogli jeszcze lepiej na Podkarpaciu wypadać, no i w Polsce później czekamy na reprezentantów Polski tutaj z Rzeszowi, wychowanków i nie tylko, bo z Rzeszowa i z całego województwa, a ich mamy już sporo, także myślę, że na pewno będzie w przyszłości jeszcze więcej. Dzisiejszy napięty dzień to także szansa do tego, żeby spotkać się z prezesami czołowych, topowych klubów z Podkarpacia, ekstraklasowych, pierwszoligowych i drugoligowych, posłuchać o sukcesach, ale pewno też i o bolączkach. Tak, tak, to jest właśnie takie spotkanie, właśnie mamy dzisiaj turnę takie jakby trochę po stolicy, ale też spotkanie właśnie z włodarzami piłki nożnej od najwyższej klasy rozgrywkowej, później zarząd jeszcze Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, pozostałe wydziały, przewodniczący tych wydziałów. No i chcemy jak gdyby przede wszystkim porozmawiać o tych bolączkach, jak pan wspomniał, bo ich jest na pewno trochę i chcemy jak gdyby tutaj posłuchać, bo dlatego, że to jest bardzo ważne, żebyśmy mogli później jak gdyby wyciągać z tego wnioski na zarządzie i dlatego, kiedy pan prezes będzie miał jak gdyby informacje o tych najważniejszych potrzebach z terenu, to też na pewno zdecydowanie będzie łatwiej, wiadomo, później podejmować decyzje, jeśli chodzi o te strategiczne działy, które są bardzo ważne i promują piłkę. Natomiast my też nie ukrywam, że na to liczymy, bo widzimy, bo prezes cały czas rozmawia i tutaj jak gdyby z nami kontakty ma na bieżąco, jest otwarty właśnie
właśnie na tego typu wyzwania i dlatego fajnie, że jest dzisiaj u nas, że możemy, prawda, pojeździć po województwie, posłuchać też i z włodarzami będziemy rozmawiać miasta, czyli z panem prezydentem, z urzędem marszałkowskim, z zarządem się spotkamy, dlatego chcemy bardziej zachęcać i popularyzować jeszcze piłkę, aczkolwiek ona jest tak znana, tak popularna na Podkarpaciu, numer jeden w Polsce, bo statystycznie przeliczając na jednego mieszkańca, to mamy najwięcej w Polsce piłkarzy, piłkarek, no i przede wszystkim tutaj działaczy, boisk, obiektów sportowych, stadionów, dlatego się cieszymy, no, czekamy na te duże stadiony, największe, byśmy mogli największe imprezy tutaj organizować w Polsce, także na to liczymy. A za chwilę również Rzeszów stanie się organizatorem kolejnych wielkich wydarzeń piłkarskich, a tych całe szczęście u nas, no, na razie nie brakuje. No tak, to co UEFA przyznała przede wszystkim no, w Polsce organizacji super pucharu, czy Ligi Konferencji, finały, ale też i przede wszystkim no, finały U19 kobiet, które będą właśnie na Polski Związek Piłki Nożnej przekazał to nam, organizacji podkarpackiemu Związkowi Piłki Nożnej i będziemy właśnie to organizować jak gdyby tutaj w czterech miastach podkarpackich, to cztery miasta partnerskie, czyli Rzeszów, Stalowa Wola, Tarnobrzeg i Mielec. Jestem przekonany, że to pokażemy to jak gdyby atrakcyjnie też i piłkę kobiecą, bo to wiadomo, że Mistrzostwa Europy, finały Mistrzostw Europy U19 to niecodzienna sprawa, na Podkarpaciu po raz pierwszy tak wielka impreza. Już się do tego przygotowujemy i liczymy, że w przyszłości będzie to fajnie pokazane i na pewno to będzie jak gdyby taką wizytówką Podkarpacia, stolicy województwa, że będziemy się mogli z tego cieszyć i jak gdyby tym promować nasze województwo, naszą piłkę nożną, największą dyscyplinę w Polsce, w Europie i na świecie.